Elbląska Encyklopedia Muzyczna. Muzyczny Elbląg. Niedziela, 18. Bo ja w Monopol grałam, kiedy byłam mała. I can hear the cross of man's arms. To jest audycja Muzyka Muzyczna, muzyczna.pl, jesteśmy ponownie. Nic się nie zmieniło, Radio L? No, trochę się zmieniło. Cóż się zmieniło? Data w kalendarzu się zmieniła. Tak, to tylko umownie. Uważam, że w środku jesteśmy tacy sami w pewnych... A nawet lepsi. Tak. A nawet lepsi. Teraz jak kiedyś mówiłeś do mnie, no Krzysztof, przyjdzie taki czas, będziemy cytować tutaj. A co miałeś na myśli? Cytować książkę oczywiście. A jaką książkę? mam tutaj zagaić niby tak. Tak, ja sam ze sobą będę przyprowadzał. No więc Krzysztof, słuchaj, ile to było temu? 3 czy 4? Tak, we wrześniu, 9 września tu przypełzłem. Ale nie no, czekaj, zacznę głębszy pokład, wiesz, tak, karbon te sprawy. Oczywiście, rozumiem. Z kawieliny. Ze 4 lata temu, tak, pomysł padł na stronę internetową? No tak, w marcu, nie, 2019 roku. No to już 5 lat. Nie? Prawie 6. Szedłem sobie ulicą ze znajomym i tak rozmawialiśmy na temat elbląskiej sceny, na temat internetu, że czegoś takiego nie ma, a przynajmniej powstawały podobne stronki, ale jednotematyczne. Nie było takiego czegoś, że ogólnikowo. To jest fakt, moim zdaniem. Twój pomysł na zrobienie czegoś, porządkowanie tej sceny w jakiś sposób. Taki, bo nieśmiały był ten, z początku ten mój pomysł, bałem się, że to nie ruszy, bo nie jestem... Nieśmiały rumieniec pokrył jego twarz. Czyli to był rok 2005, potem strona powstała, www.muzyczne.blak.pl. To był 2007. Tak, i potem co? Kolejna myśl. Kolejna myśl. Idziesz ulicą w drugą stronę i nagle... Pomysłowy Dobromień. Spotykam na swojej drodze tutaj ludzi ciekawych. Jeden ze środowiska artystycznego. Jest na studiu, ale to o tym za chwilę. I też ogólnie cały ten materiał, który na powodom jest, spowodował, że jednak nie można tego tak zostawić. Ja chciałem uwiecznić swoje zespoły, ale żeby być obiektywnym, żeby to miało sens, to logiczne to jest, nie tak jak inni, trzeba wszystkich do tego zmusić. Tak delikatnie mówiąc. Zainteresować ją. No i udało mi się zainteresować, no i w sumie nie dziwnego, no przecież ludzie po 30, po 40 już teraz nie grają, mają inne obowiązki. Mają dużo wolnego czasu. I gdzieś tam, jak mieli 16-18 lat, gdzieś grali w jakimś zespole. No i na pewno się ucieszyli tym, że znalazł się ktoś, który chce tu wierzyć. No i tak zostało to spisane. Dzięki Tobie, między innymi, ta książka tu leży. Specjalnie na siebie też. Zaprosiliśmy dzisiaj do studia. W zasadzie Krzysztof zaprosił do studia nowego naszego przyjaciela, który... Żebyś tak się lepiej poczuł, nie ze strony. To ja wprowadzę tak, tak no, tutaj Tomasz Sulich. Witam. Młody tutaj adept dziennikarstwa, piszę dla różnych tutaj internetowych stron. Oj. Mhm. I to właśnie on wypyta Jarka o wszystkie niuanse związane z tą książką. Pytań nie widział wcześniej Jarek, więc trochę się spocił, ale myślę, że da radę, No ja bym tutaj nie przeceniał mojej roli, jeżeli chodzi o wydawnictwo, bo książka powstała przede wszystkim dzięki ofiarności Urzędu Miejskiego w Elblągu i dzięki mrówczej pracy Krzysztofa, więc moja rola jako wydawcy ograniczała się tak naprawdę tylko do... Nadania ISBN. No, do wydania książki po prostu. A jakie były pierwsze reakcje, jak Krzysztof przyszedł z tym pomysłem? Reakcje są zawsze pozytywne na wizytę Krzysztofa. Powiem w ten sposób. Herbata, kawa. Nie jest to... Wyjdźcie! Nie jest to osoba... w jakiś sposób nieznana mi, czy galerii, czy w ogóle środowisku artystycznemu w Elblągu. Pracowaliśmy kilkakrotnie przy różnych projektach, mniej lub bardziej owocnie, to muszę tutaj z ręką na sercu przyznać. Dziękuję. Tak, natomiast to ten pomysł, którym teraz przyszedł, uważam, że skazany był od początku na powodzenie, na sukces i teraz jesteśmy na takim etapie konsumpcji tego owocu sukcesu. No dobra, a teraz pytanie do Was obu w zasadzie. Oprócz bibliotek, dla kogo ta książka? Dla wszystkich, dla Ciebie między innymi, dla po prostu sympatyków elbląskiej sceny muzyków, dla historyków, dla zespołów, dla każdego człowieka, który interesuje się działaniami artystycznymi w rodzaju różnych projektów muzycznych. I nie tylko, bo tam są opisane różne sprawy, jak już Ty wiesz, teraz tak zdradzę, ze strony politycznej, przecież za komuny było inaczej, za PRL tutaj. No. Milicja strzelała włosy, na szybkiego w radiowozie, tu dostałem informację od Romana Quintera, bo właśnie on w latach 70. grał w tych zespołach i opowiadał mi, że jak zespoły, na przykład Atomsi przyjechali, w którym to był Jarek? W roku? 60. któryś, tak? 62. To mi mówił, że czy tam Dulczewski albo Knitek był razem grali w tych zespołach, przynajmniej się znali, to nie wpuścili ich na granicy, zatrzymali, ścieli im włosy, dopiero ich wpuścili, to, żeby zagrali koncert w ogóle. I to właśnie te rzeczy są ciekawe. I że na przykład milicja wystawiała dokument taki, że pozwalała nosić włosy danemu członkowi zespołu.
I żeby ten... milicja tego nie zatrzymywała, bo on tam reprezentantem był. Czyli władza naginała swoje zasady. Czyli można było, przypuśćmy tak, legalnie kraść, tak? Nie wolno niczego łamać zasad, ale jak władza pozwoli, to... To można. To można, no. No ja bym troszeczkę rozwinął tę wypowiedź, bo wydaje mi się, że pytanie, po co powstają tego typu książki, czy dlaczego powstają tego typu książki, to pytanie tak naprawdę skierowane nie tylko do odbiorców tu i teraz. To jest, ten odbiorca jest prospektywny według mnie. Według mnie ta książka jest pewnym świadectwem czasu i pod tym względem jest to niezwykle cenna wypowiedź Krzysztofa Bidzińskiego. Encyklopedia ma to do siebie, że powinna być pewnego rodzaju sumą naszej wiedzy na temat okresu, o którym autor chce napisać. Ja wierzę w to, że Krzysztof rzeczywiście dotarł do takich informacji, które nie skażą nas, wydawcy, donatorów finansowych, jak również jego samego, na przykre wysłuchiwanie jakiś krytyk, że rzeczywiście tutaj czegoś nie ma, tutaj zabrakło jakiejś informacji niezwykle istotnej z punktu widzenia jakiegoś członka zespołu, czy powiedzmy jakiejś innej grupy muzycznej. Natomiast to jest materiał, który będzie mówił o nas. Powiem trochę patetycznie, ja bardzo lubię patos. To będzie mówiło o nas. To zostanie. To zostanie po Krzysztofie, to zostanie po różnych galerierach. Tak wspomniałeś na przykład, że ktoś może poczuć się urażony, że nie ma tego czy tamtego zespołu, albo coś jest za mało. Trzeba brać pod uwagę, że było wystarczająco dużo czasu, żeby ludzie przysłali materiał. Dużo osób wiedziało, środowiska się między sobą komunikowały. I za 5 lat wyjdzie aktualizacja, materiały będą zweryfikowane, więc kto teraz nie został uwzględniony, więc będzie. W każdym razie są tutaj tak zwane, mówiąc po subkulturowemu, zajawki pewne, to są hasła. Można oczywiście o danym zespole pisać historię, że przypuśćmy Zenek poznał Karolinę na imprezie i stwierdzili, że założą zespół, bo Kurkowen tak zrobił. Ale ja nie pisałem już takich historii pisanych z palca, że ten się przewrócił i stwierdzili, że będzie rekontrolował i zaszalejmy. To po prostu data powstania zespołu, skład, ile koncertów, jakieś tam konkretniejsze sukcesy, wydanie demopłyty. Jeżeli historyjka była naprawdę ciekawa, że była, a było tak wielu przypadków, jak że o podczas... tych włosach. Tak, podczas libacji alkoholowych wymyślali fajne tutaj utwory, no to takie rzeczy, ale oparte na faktach, to już uwzględnia, ale takie, co za dużo, to niezdrowo, że tak się wyrażę. Także tak. Wszystko jest na faktach. A jak odnośnie rzetelności informacji, no bo ktoś mógł ci wysłać, halo, ja mam taki zespół, miałem może tam gdzieś w szkole średniej, opisz go. Znaczy to było tak, po prostu może powiedzieć, że na szczęście... Środowisko na tyle jakoś tak się zna, że to wszystko szło na zasadzie puzzle, taka układanka. Jeden człowiek mi coś tam powiedział, to ja akurat to zweryfikowałem z innym zespołem. Na przykład ja miałem 16 lat, jak zacząłem tutaj już się kręcić w środowisku w kultowym klubie Tank. To był 15 rok, jeszcze wtedy istniał. Byłem wtedy młody, że tak powiem, kajtek, już zaczyna wchodzić te w klimaty. I już trochę zapamiętałem. Byłem na tych koncertach w wojskowym garnizonie, na Królewieckiej, w Tanku też pamiętam, jak Aśka Szantowska ze Headów grał Blendersi i Fangelo. To nie moje priorytety muzyczne, ale pamiętam, jak na tej trawce się wszyscy siedzieliśmy, tam niektórzy spożywali różne napoje. Było całkiem sympatyczne. Sympatycznie milicja nas, znaczy nie, policja nas rozganiała, jak ze skinami się biliśmy. To było też takie sympatyczne. Dlatego powiem ci, że dużo osób z tego środowiska poznałem i oni wszyscy mnie nakierowali jeden na drugiego. Tak na przykład poznałem Etyka, środowiska już starszych ludzi i pani Teresa Wojcinowicz mi pomagała, pan Lęckowski, pani Tata Mańkut. Tutaj, no teraz bym chyba wymienił wszystkich, na przykład galeria, to w ogóle jacyś maniacy są sztuki, oni pomagają wszystkim, to nie dlatego, że zachwalam się, jak jest wydawcą, ale takie są fakty, przecież nie tylko mi pomagali. Są ludzie otwarci, Wydział Kultury na tyle, ile mógł pomóc i świetnie, bo nie muszą być od wszystkiego. No chyba muszę teraz powiedzieć wszystkich, no wszyscy i nie wszyscy, no Radio L też Tomku tutaj pomagało, dużo przychodziło informacji, pan Kaspercik też mi informował, też gra w różnych zespołach. Naczelny tego radia, więc powiem ci, że ludzie mnie informowali, ja to wszystko weryfikowałem i że tak się wyrażę, bzdur raczej nie ma tutaj. Krzysztof bardzo ważną rzecz powiedział, bo jak się okazuje, to ta książka powstała na zasadach assemblingu, czyli rodzaju takich składek, prawda? No. Część zespołów wchodząc w swoje własne prywatne archiwa.